Cześć! Z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na przepyszne, wilgotne ciasto bezpieczenia. Przygotujemy tiramisu z charakterystycznym kremem z żółtek i mascarpone. A dla nadania całości letniego klimatu, do namoczenia biszkoptów użyjemy musu truskawkowego. Tym ciastem trochę też świętujemy, bo od niedawna już 1000 osób subskrybuje ten kanał. Korzystając z tej okazji, chciałem podziękować wszystkim, którzy spędzają ze mną swój cenny czas. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego tiramisu zaczynamy od kremu jajecznego. Na rondelku z niewielką ilością gotującej się wody stawiamy odporną na wysokie temperatury miskę. Wlewamy do niej 6 dużych żółtek i zaczynamy je ubijać za pomocą miksera. Robimy to tak długo, aż żółtka delikatnie zwiększą swoją objętość. Kiedy to nastąpi, zaczynamy dodawać do nich cukier. 90 g cukru dodajemy partiami, za każdym razem miksując krem do całkowitego połączenia składników. Po dodaniu całego cukru żółtka powinny stać się gęste, jasne i puszyste. Ściągamy je wtedy z rondelka i odstawiamy na blat. Zawartość miski ucieramy za pomocą miksera przez kolejną minutę do lekkiego przestudzenia masy jajecznej. Po tym czasie możemy zająć się mascarpone. 750 g serka przekładamy do dużej miski i delikatnie rozluźniamy go za pomocą silikonowej szpatułki. Znacząco ułatwi to połączenie serka z koglem moglem. Kiedy mascarpone jest już w miarę luźne, zaczynamy dodawać do niego utarte żółtka. Róbmy to powoli, po jednej, góra dwie łyżki. Składniki kremu za każdym razem łączymy ze sobą za pomocą silikonowej szpatułki do uzyskania jednolitej masy. Od razu zaznaczam, że krem przygotowany w ten sposób nie będzie sztywny i nie utworzy grubej warstwy w gotowym tiramisu. Jeśli chcecie uzyskać taki efekt, musicie zamiast żółtek ubić śmietankę. Krem przygotowany w ten sposób będzie raczej rzadki i działa bardziej jako klej i nasączenie dla biszkoptów niż osobna warstwa. Po połączeniu mascarpone z całym koglem moglem odstawiamy miskę z kremem na chwilę do lodówki. W tym czasie możemy przygotować mus truskawkowy. Do misy blendera lub tak jak u mnie szerokiego dzbanka przekładamy 300 g truskawek. Dodajemy do nich 70 ml limoncello i blendujemy na gładki płyn. Jeśli deser mają jeść dzieci, likier cytrynowy polecam zamienić na świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Krem jest schłodzony, mus przygotowany, zabieramy się za składanie. Składanie tiramisu jest bardzo proste i nie wymaga tajemnej wiedzy z zakresu cukiernictwa. Ja swoje przygotuję w dwóch szklanych pojemnikach o pojemności 1,5 i 1 litra. Na dnie naczynia układamy biszkopty nasączone w musie truskawkowym. Biszkopty nasączamy przez około 3 sekundy i przekładamy je na dno pojemnika. Mus jest gęstszy niż kawa w tradycyjnym tiramisu, dlatego nie musimy się z tym aż tak bardzo spieszyć. Układamy je najciaśniej, jak to tylko możliwe. Na biszkopty wylewamy cienką warstwę masy serowo-jajecznej. Używamy jej tylko tyle, żeby przykryć ciastka i utworzyć w miarę równą, ale cieniutką warstwę. Masę serowo-jajeczną posypujemy solidną ilością ciemnego kakao. Ma to na celu dwie rzeczy. Po pierwsze, kakao nada naszemu deserowi przyjemnego czekoladowego smaku. Po drugie, wchłonie ono również odrobinę wilgoci znajdującej się w masie jajecznej. Na tak przygotowanej warstwie kakao ponownie układamy biszkopty nasączone w musie truskawkowym. Postarajmy się robić to najciaśniej, jak to tylko możliwe. Resztę kroków powtarzamy do uzyskania trzech warstw złożonych z namoczonych ciastek, masy jajeczno-serowej i kakao. Tak przygotowane tiramisu odkładamy do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Gdybyśmy spróbowali je rozkroić teraz, całkowicie by się rozpłynęło.
po nocy spędzonej w lodówce, tuż przed podaniem, możemy je udekorować jeszcze odrobiną truskawek, które ja pokroiłem w cienkie plastry, lub podawać bez żadnych dodatków. Nasze tiramisu z musem truskawkowym i cudownym kremem z żółtek i mascarpone jest gotowe do podania. Można się częstować. Nareszcie gotowe, czas sprawdzić, jak smakuje. Moi drodzy, bajka. Ciasto po prostu rozpływa się w ustach. Biszkopty są mięciutkie i przeszły smakiem kremu. Kakao wprowadza delikatne nuty czekolady, a mus świeżość truskawek. Jak dla mnie, idealne ciasto na specjalne okazje. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze ulubione ciasta bez pieczenia. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!